Witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle, Dariusz Bugalski. I zapraszam Państwa na K3. Właściwie to zapraszam Państwa za kulisy K3. Jeśli uznać, że góra ma kulisy. No ale przyjmijmy, że ma. No to zapraszam Państwa za kulisy K3. Po prostu, żeby coś mówić, tak? Żeby tak, żeby coś mówić. Możemy zacząć. Ania? Jak to się wymawia? Tak samo jak Ania przez I. Ania. Franczak. Tak, Ania Franczak. No nie wiem, jak pan chce mnie przedstawić. A to jak pani sobie życzy? To może pan mnie przedstawić jako autorka bloga Sprawy Ostateczne. Mhm. I pierwsza osoba, która w Polsce wykonuje zawód towarzysza w żałobie. Mhm. Może tyle i aż tyle, bo wie pani, zapraszać kogoś, kto wykonuje zawód towarzyszka w żałobie, kiedy jest pandemia, to chyba jest jakieś wariactwo. Darku, ty chyba zwariowałeś. Wariactwo? Wariactwo. Moim zdaniem ten temat przemijalności, śmierci, on jest zawsze aktualny i może teraz w tym czasie epidemii więcej ludzi zdaję sobie sprawę z tego, że on jest częścią naszego życia i może teraz tym bardziej warto szukać rozmowy, otwartej rozmowy. Spróbujemy. Jutro wszystkich świętych, w poniedziałek, zaduszki. Pan jest pierwszą osobą, która taki zawód uprawia w Polsce. Towarzyszka w żałobie. Towarzyszka w żałobie. Na pewno nie jestem pierwszą osobą, która towarzyszy ludziom w żałobie, no właśnie, ale jestem, o ile wiem, pierwszą, która się szkoliła w tym zakresie. To jest mój zawód. Właśnie, to z jednej strony jest niesłychanie ciekawe, ale z drugiej strony to jest smutne, że musi być taki zawód. Ma pan na myśli to, że gdyby ludzie mieli wsparcie w ramach rodziny, to nie byłby potrzebny taki zawód, tak? Tak, tak myślę. Można to opisać w taki sposób. Z drugiej strony ja widzę taki problem w kulturze obecnej, jeżeli chodzi o żałobę, że często jest chęć wspierania osób po stracie, ale często nie wiemy jak. I czasami ludzie mówią rzeczy z dobrą intencją, które mają dokładnie odwrotny efekt, jakby chcieli. Musisz być silny, będzie dobrze, jesteś młoda, będziesz miała inne dziecko, albo jeszcze jesteś młody, będziesz miał inną żonę. Próbujemy mu udowodnić, że nie jest tak źle. Pomagać przez to, że bagatelizujemy jego ból. To najczęściej jest odbierane jako krzywdzące. Osoba, która doświadcza ten ból, czuje się niewidziana i nietraktowana poważnie. Ludzie po stracie mają przyjaciół, mają rodzinę i oni próbują pomóc, ale jakoś to nie działa. Ja to nawet sama doświadczyłam w swojej żałobie. Ja mam bardzo kochającą rodzinę, mam przyjaciele, ale wszyscy mówili takie rzeczy do mnie po stracie i ja się czułam coraz gorzej. Dopiero mogłam zrobić takie znaczące kroki do przodu, kiedy sięgnęłam po wsparcie profesjonalne. Osoby, która jest wyszkolona w zakresie żałoby i dzieliła się ze mną wiedzą, dała mi orientację na swojej własnej drodze. I to jest to, co ja dzisiaj robię w swojej pracy. Bym chciała, żebyśmy bardziej otwarci mogli rozmawiać o tym. Tabu, który istnieje wokół tych tematów straty i żałoby, nam nie służy, nie pomaga. Może nawet pogarsza sytuację. Mhm. To jakie ma pan pytanie? Mam pytanie o pani żałobę. Mhm. 6 lat temu straciłam dziecko w trakcie ciąży. Wtedy w ogóle nie wiedziałam, że to się dzieje bardzo, bardzo często. Co czwarta kobieta doświadczy poronienie albo straty okołoporodową. Przez to, że ten temat tak mało istnieje w dyskursie społecznym, poziom edukacji jest bardzo niski,
Ja myślałam, że to się dzieje bardzo, bardzo rzadko i że to na pewno musiała być moja wina na przykład, że ja coś źle zrobiłam, że coś ze mną jest nie tak. To był jeden aspekt, który mi tak bardzo utrudniał żałobę. A drugi aspekt właśnie był to, że ta żałoba nie do końca była widziana przez ludzi wokół mnie, bo słyszałam bardzo dużo takich komentarzy, to jeszcze nie było dziecko, albo no przecież jesteś młoda, przynajmniej wiesz, że możesz zajść w ciążę. Każdy jakoś na siłę spróbował znaleźć jakiś minimalnie pozytywny aspekt tego doświadczenia. I potęga pozytywnego myślenia. Tak, taka presja. Dzisiaj wiem, że nawet istnieje takie naukowe określenie takiego doświadczenia. Po angielsku to się nazywa disenfranchised grief. Żałoba nieuznana. Doświadczenie, które nie dotyczy tylko kobiety po stracie dziecka, ale na przykład kiedy umiera ktoś w bardzo starym wieku. Twoja mama przecież miała już swoje lata. Albo kiedy ktoś straci psa, to często ludzie słyszą bagatelizujące komentarze, że to było tylko zwierzę. Istnieje masa literatury wokół tego tematu disenfranchised grief, nieuznana żałoba i jak bardzo to pogłębia żałobę. Ania Franczak. Jak się zachować? Jakich słów użyć, żeby pomogły, a nie zraniły? Przede wszystkim trzeba ją zobaczyć i pozwolić na nią. Dużo bardziej pomagają takie słowa. Widzę, jak bardzo cię to boli. Widzę, że jesteś bardzo smutna. Czy jest coś, co mogę zrobić dla siebie? Zrobić. Słuchanie i zadawanie pytań. Większość z nas nie wytrzymuje cudzego bólu. Kiedy jesteśmy skonfrontowani z osobą, która jest smutna, jest w żałobie, to my sami się czujemy niekomfortowo. Odczuwamy naszą własną bezradność. Chcielibyśmy coś zrobić, ale w obliczu śmierci jesteśmy bezradni. I to nas przerasta. No słuchaj, trzeba to zaakceptować, że jesteśmy. To, że śmierć istnieje i że każda relacja, w której jest miłość, w pewnym momencie się zmienia w relację, w której jest żałoba, to jest wpisane w naszą egzystencję. Też swoją chęć, żeby wtedy być razem. Żeby tej bezradności doświadczyć jako wspólnota. Żałoba jest przede wszystkim traktowana jako doświadczenie bardzo prywatne, z którym każdy musi sobie poradzić sam. Odzwierciedlenie tego znajdziemy na wielu poziomach, na przykład jaki urlop przysługuje po stracie dziecka 2 dni i trzeba wrócić do normalnego życia. Widzę taką dużą presję na osobach w żałobie, żeby jak najszybciej wrócić do czegoś, co nazywamy normalnością. To jest ogromna presja. Czas, na który jest pozwolenie na żałoby, jest bardzo krótki. W ogóle istnieje taki, ja bym to nazywała mitem, że żałoba trwa rok. Po roku powinno być dobrze. A ile trwa żałoba? To trudno określić, ale na pewno nie ma takiego konkretnego momentu, w którym ona się kończy. Jeżeli to jest taka żałoba, która dotyczy osoby, która ma bardzo, bardzo duże znaczenie w naszym życiu, dziecko, partner, rodzic, moim zdaniem ta żałoba się w ogóle nie kończy. Nigdy? I to jest normalne? Pojawia się kwestia, jaka jest definicja żałoby. Czy żałoba to jest wyłącznie ten stan, kiedy w rozpaczy leżymy na podłodze i płaczemy i krzyczemy? Nie. Żałoba ma bardzo dużo różnych aspektów. Ten ostry ból, on powoli maleje. Zmienia się jego intensywność i jego częstotliwość, jak często on nas zalewa. Ale nie znika kompletnie. Żałoba może przez całe nasze życie być częścią naszego życia, oswajamy. Możemy żałobę integrować w nasze życie. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby wyjść z takiego myślenia czarno-białego, że albo jesteśmy w żałobie, albo jesteśmy szczęśliwi.
Nie, to może istnieć równolegle. Możemy prowadzić życie, w którym doświadczamy szczęście i radość i w którym też istnieje żałoba. To jest cena za miłość, tak? Żałoba jest drugą stroną miłości, to też jest popularny obraz. On do mnie przemawia, ale ta więź to niekoniecznie musi być związana z cierpieniem. Czasami też jest tak, że osoby po stracie nie chcą albo nie mogą wyjść z tej żałoby, bo widzą żałobę jako wyraz swojej miłości. Tak bardzo cię kochałam, że teraz, kiedy cię nie ma, już na zawsze będę musiała być nieszczęśliwa. Tak właśnie nie musi być. Ból możemy mu pozwalać odejść i równolegle pielęgnować więzi. Ten moment, kiedy na przykład pierwszy raz po stracie się tak szczerze śmiejemy, często od razu się pojawia poczucie winy. Często jest potrzebny gest dla osób w żałobie. Możesz pielęgnować więź i wspomnienie, ale masz prawo nadal szukać szczęścia. Życie bez ciebie. Nilsson. The milk truck hauls the sun up. The paper hits the door. The subway shakes my floor, and I think about you. Time to face the dawning gray of another lonely day. It's so hard living without you. It's so hard, it's so hard, it's so hard living without you. Everyone's got something, they're trying to get some more. Got something to get up for, but I ain't about to. Nothing's gonna happen, nothing's gonna change. It's so hard living without you. So hard, it's so hard, it's so hard living without you. So więź, ta trwała wewnętrzna więź, to jest jeden z obszarów żałoby. A inne? Inne obszary to jest na przykład, żeby doświadczyć emocje, przeżywać ten smutek, ten gniew, który się często pojawia, tą bezradność. Inny aspekt jest to, że trzeba często sobie uporządkować codzienność na nowo, szczególnie jeżeli zmarła osoba, z którą razem mieszkaliśmy. Z kim teraz jemy śniadanie, z kim spędzamy nasze wieczory. To jest bardzo duże wyzwanie, które mamy w żałobie. Życie na nowo bez tej osoby. Inny obszar żałoby jest to, żeby zrozumieć, że tej osoby naprawdę nie ma. Umysł potrzebuje dużo czasu, żeby to przyjąć, to wiadomości. Chodzimy ulicą a po sekundzie tata nie żyje.
to są doświadczenia, które są bardzo, bardzo częste i one są normalne. One są jak najbardziej normalne. To nie jest jakiś znak patologii lub choroby. To jest bardzo szeroko znane doświadczenie w żałobie. Więc jest bardzo dużo różnych obszarów w tej żałobie i jeden z obszarów to jest utrzymywanie wewnętrznej relacji z osobą. Większość ludzi po jakimś czasie znajduje swoje własne indywidualne sposoby na to. Jeszcze spotykam z ludźmi na rozmowy. Pracuję indywidualnie z ludźmi, czasami też robię warsztaty grupowe. Moją rolą jest właśnie, żeby ich wzmacniać w tym szukaniu, wspierać, żeby znaleźli swoje własne sposoby. Leitmotiv naszego dzisiejszego spotkania, naszej wyprawy to normalność, normalność. No, musisz jak najszybciej wrócić do normalnego życia. I jeszcze to. Czy to jest normalne? Czy ja jestem normalna? Czy ja jestem normalny? Takie pytanie, z którym ludzie często przychodzą do mnie, to jest pytanie, czy to jest normalne. Opisują mi jakieś swoje myśli albo emocji, albo zachowania w żałobie. Często słyszeli jakiś rodzaj krytyki, że na przykład sąsiadka im mówi, że to, że tak często idziesz na cmentarz, to chyba nie jest dobre. Mamo, to, że cały czas trzymasz ubrania taty w szafie, to jest niezdrowe, musisz to oddać, żeby pójść dalej, żeby wrócić do normalności. Pomagam ludziom w tym, żeby znaleźć to, czego oni sami chcą i potrzebują w swojej żałobie, bo to u każdego wygląda inaczej. Ja głównie słucham, zadaję pytanie, dzielę się wiedzą psychologiczną, teoretyczną o żałobie. Rozmowę o emocjach, rozmowy o egzystencjalnych myślach, które się pojawiają ludziom, na które z jakiegoś powodu nie mają innej przestrzeni. Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego. Opowieść o kobiecie, która traci męża. No i po prostu, nie może się z tym pogodzić. Mąż jej się pojawia, ona też szuka z nim kontaktu, wypatruje go. Jest taka scena w kawiarni. Przygląda się uporczywie nieznajomemu mężczyźnie. On ją bierze za prostytutkę. Zaprasza ją do pokoju i ona z nim idzie. I potem się okazuje, że ona tam poszła dlatego, że ręce tego mężczyzny przypominały jej ręce ukochanego męża. On jej proponuje kolejne spotkanie, ona odmawia, ale mówi, opowiada. To jest cudzoziemiec, on nie rozumie. I ona właśnie dlatego mówi, czuje się ośmielona. I to nawet lepiej, że on nie rozumie, bo jeszcze by powiedział coś nieodpowiedniego, coś, co by mogło ją zranić. Bez końca. Krzysztof Kieślowski. Przejmująca scena. Tak, to jest bardzo mocna scena. A jest w tym coś bardzo smutnego. Pan mówi, że może dobrze, że on jej nie rozumie. No, tak, bo może by coś powiedział, ale nie tak. Chcę opowiadać o tej osobie, za którą tęsknię po raz 50. Albo nikt już nie chce mnie słuchać, bo już słyszeli to właśnie 50 razy, albo nie chcę obciążać. To może jest powód, dlaczego czasami ludzie trafiają do mnie, bo w swoim otoczeniu prywatnym nie widzą tej przestrzeni, w której mogą opowiadać o tej osobie. No właśnie, rozbłysły mi oczy, jak pani to o tym mówiła, bo niedawno miałem takie doświadczenie bardzo osobiste. Moja przyjaciółka, której tata odszedł po bardzo długiej chorobie, napisała mi o tym umieraniu. Przepraszam, że cię obarczyłam tym. Obciążyłam i przepraszam. Tak, to często. To jest przepraszanie za własne emocje, bardzo duży temat. Nie tylko w kontekście żałoby. Czy w ogóle istnieje w naszym społeczeństwie wystarczająco duże pozwolenie na emocje? Smutek i gniew są przede wszystkim stłumione. Staram się otworzyć ludziom inne spojrzenie na płacz. Negatywny skojarzony status łez. Łzy są zdrowe. Zdrowe. Są dobre. One na takim poziomie chemicznym łzy nas uspokajają.
To jest rodzaj antydepresantu, który nasze ciało stwarza dla nas. To w ogóle cud, łzy. Mm-hmm. I to jest świetnie, że potrafimy płakać. I chyba każdy, kto regularnie płaczy, wie, że potem człowiek się czuje lepiej. To jest katarsis, oczyszczenie się. Więc zachęcam, żeby sobie pozwolić na łzy. Love is a verb, love is a doing word, fearless on my prayer. Gentle impulsion shakes me, makes me lighter, fearless on my prayer. Teardrop on the fire, fearless on my prayer. Water is my eye, most faithful mirror, fearless on my on my brain. Jak traktujemy zmarłych? Czuwania nad zmarłymi, te tradycje wiejskie znikają, że osoba zmarła przez 3 dni nawet czasami była w domu. Wspólne opłakiwanie, wspólne śpiewy. To nas zostawiło z pustką. To jak dzisiaj działa branża pogrzebowa, że wszystko wokół zmarłego ciała zostało sprofesjonalizowane, wyszło z takiej intencji, żeby chronić ludzi od coś, co może być potencjalnie traumatyczne, ale mam duże wątpliwości, czy to się sprawdza. Pustka, którą doświadczamy, kiedy na przykład ktoś po długiej chorobie umiera w domu, co bardzo rzadko się zdarza, bo większość osób umiera w szpitalach. Ale załóżmy, że ktoś umiera w domu, przyjedzie zakład pogrzebowy, panowie w czarnych garniturach, które raczej nie są szkoleni w tym, jak pracować z ludźmi, szczególnie z ludźmi w kryzysie, zabierają tej osoby. To doświadczenie często jest traumatyczne. Kolejna strata. I ta pustka, z którą ludzi potem zostaną do pogrzebu, ona jest straszna.
Pani ma doświadczenia niemieckie. Tam biura pogrzebowe też się różnie zachowują. Też faceci w czerni, którzy zabierają, ale bywa inaczej. Tak, w Niemczech możemy obserwować zjawisko alternatywnych albo humanistycznych zakładów pogrzebowych, które kwestionują podejście, że trzeba ludzi za wszelką cenę chronić od wszystkiego, co jest trudne. Ich oferta nie brzmi, ani niczym się nie przejmuje, my wszystko załatwimy. Tylko oni swoją rolę widzą bardziej jako facylitatora. Oni zachęcają bliskich do tego, żeby jak najbardziej brali aktywnie udział we wszystkim, co jest do zrobienia. Zapraszają rodzinę, żeby pomagali albo sami zajmowali się myciem osoby zmarłej, ubieraniem, położeniem do trumny, dekoracji tej trumny. Często w ogóle nie mają katalogu trumien, tylko bardzo proste, nielakierowane trumny i dostarczają rodzinie na przykład farbę, żeby sami mogli napisać wiersze na tej trumnie albo nakleić na tej trumnę fotografię. Więc oni świadomie robią dużo, żeby pomóc ludziom wyjść z bezradności. Pokazać ludziom, że mają własną moc i prawo do własnej decyzji. I właśnie w takim zakładzie byłam na praktykach w zeszłym roku i dla mnie to było przełomowe doświadczenie. To, że na przykład przygotowaliśmy tam osobę do pogrzebu i właścicielka tego zakładu pytała rodzinę, czy nie chciałaby przynieść poduszkę tego pana. To była mała rzecz, ale taka mocna. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie moja siostra, rozmawialiśmy o różnych sprawach, a ona potem mówi tak: Darek, a teraz poważnie, czy ty już wybrałeś piosenkę na swój pogrzeb? Teraz się śmieję, teraz się uśmiecham, ale wtedy mnie zamurowało. Ale pomyślałem, wiesz, ty masz rację, to poważne pytanie. No i zaraz sobie wybrałem 7. No dobrze, a miejsce, a ceremonia, jak to ma być? Przypomniała mi się rozmowa z takim niemieckim leśnikiem, on się nazywa Peter Woldeben. Po polsku jest kilka jego książek, a zwłaszcza ta pierwsza, czyli Sekretne życie drzew, no to było wydarzenie. I w tej książce pisze między innymi o cmentarzach leśnych, które zakładał w Niemczech. No i ja byłem zafascynowany tą opowieścią. Ania Franczak. To są cmentarze, które są na terenie lasu. Kawałek lasu oficjalnie w księgach jest zarejestrowany jako teren cmentarny. Tam są pochowane prochy w urnach biodegradowalnych pod drzewem. Urna się rozpuszcza w ciągu kilku miesięcy i potem te prochy karmią to drzewo. Dla mnie to jest coś pięknego. Bardzo chciałabym tutaj podkreślić, że to jest alternatywna forma grobu, ale niekoniecznie alternatywna forma pożegnania. W tych lasach odbywają się ceremonie katolickie. To jest inna forma fizycznego grobu. Kościół katolicki niemiecki się na to zgadza. Tak. W tych lasach jest często taka łąka, taki open air kościół, nie wiem jak to... Pod gołym niebem. Kościół pod gołym niebem. Tam stoi duży drewniany krzyż i są drewniane ławeczki i tam jest odprawiona msza. To nie jest wojna kultur. Nie, to znaczy na początku, kiedy się pojawiły te lasy, 20 lat temu, bo pierwsze zostało stworzone w 2001 roku, to na początku kościół był krytyczny, ale to się uregulowało. Kościół już nie twierdzi, że to jest w konflikcie z wiarą, bo ten teren jest święcony. Można mieć klasyczny, tradycyjny, katolicki pogrzeb, tylko w lesie, zamiast na cmentarzu, gdzie są betonowe groby. I w tym jest też taki piękny przekaz, że wracamy do źródła. Śmierć, żałoba, opłakiwanie jest umieszczone w wymiarze kosmicznym. Chcę być pochowana w takim lesie i mój mąż o tym wie. Pani jest obywatelką Niemiec? Tak. A, no to ma pani taką szansę. Ja się czuję w domu w Polsce. Bardzo lubię Warszawę, mieszkam tu od dawna, to jest moje miejsce, ale ja absolutnie nie chciałabym być pochowana w jakiejś betonowej wannie na polskim cmentarzu. Gdybym zmarła w najbliższym czasie, proszę mnie skremować i moje prochy wysyłać do Niemiec, żebym tam była pochowana pod drzewem.
No, to zabrzmiało jak ostatnie słowa Ani Franczak. Mamy cały katalog ostatnich słów. Niepotrzebnie się przerzucałem z whisky na martini. To Humphrey Bogart. No ale to nie były ostatnie słowa Ani Franczak, bo za chwilę usłyszymy kolejne. Wyzwanie, które żałoba nam daje, albo strata, to jest zaproszenie, żeby dalej kochać. I to jest trudne, jeżeli sobie uświadamiamy, że każda miłość się kończy żałobą. Wobec tego, żeby nie zamykać swojego serca, żeby nie wejść w takie chronienie siebie przez odmawianie relacji. Było takie bolesne, że ja już nigdy w życiu nie będę mogła wejść w kolejną relację z inną kobietą, innym mężczyzną. Takie największe życiowe wyzwanie dla mnie, żeby otwierać i trzymać otwarte serce wobec tego, że to wszystko mija. Nie wejść w gorycz, żeby nie stać się rozczarowanym, twardym człowiekiem wobec tego bólu, który jest wpisany w naszą egzystencję, tylko żeby pomimo tego wszystkiego kochać, wiedząc, że wszystko, co kochamy, kiedyś stracimy. No będzie bolało. Nie unikamy bólu w naszym życiu. Co nie znaczy, że ból musi zdominować nasze życie. Tak, ale jak coś blokujemy, to często ten ból staje się jeszcze większy, prawda? Nawet jak go nie czujemy bezpośrednio teraz, to on wypłynie i będzie jeszcze bardziej bolało może. Tak. You're missing. Tak mi cię brakuje. Bruce Springsteen. You're missing.
gods drifting in heaven, devils in the mailbox. I got dust on my shoes, nothing but teardrops. Leitmotywy. Normalność. Czy to jest normalne? Czy ja jestem normalny? To jeden i drugi. Chronić. 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 A dzieci? Dzieci. Słyszałem albo może przeczytałem, no w każdym razie zapamiętałem i zapisałem sobie takie słowa. Mamo, jak pójdziesz do nieba, to będziesz też w deszczu? Wtedy wyjdę i będę zbierał deszcz do miski. Czy chcemy naszych dzieci chronić, czy chcemy ich przygotować do tego, żeby sobie poradzili w życiu? Tak się dzieje często, że ludzie nie mówią dzieciom otwarcie o tym, że ktoś zmarł, tylko ta osoba zasnęła, kiedy umiera chomik, że kupuje nowego chomika. Takiego samego. Takiego samego, żeby nie zauważyć. Często ludzie nie biorą dzieci w ogóle na pogrzeby. Uważają, że ten temat nie jest adekwatny dla dzieci. Mam to zupełnie inną opinie. Prędzej czy później każdy z nas będzie skonfrontowany z tematem śmierci i żałoby. Zaskakujące jest to, albo może i nie zaskakujące, że dzieci często mają dużo mniej problemów z takimi rozmowami niż dorośli. Ten ogromny lęk, który dużo osób ma nie tylko przed śmiercią, ale przed rozmową o śmierci, wynika z edukacji. Nie myślę, że to jest naturalny lęk. Z dziećmi można prowadzić bardzo ciekawe rozmowy o tym, jak oni sobie wyobrażają niebo albo co może być po śmierci. Uważam, że otwarta rozmowa nie tylko między dorosłymi, ale też między dorosłymi i dziećmi jest sposobem ukojenia lęku. Ania Franczak prowadzi Instytut Dobrej Śmierci. Czym jest dobra śmierć? Sytuacja epidemii uświadamia nam bardzo ważną rzecz, ponieważ dużo było wiadomości o tym, w jakich warunkach ludzie teraz często umierają. Właśnie w izolacji, w domach osób starszych albo w hospicjach, do których w tej chwili nie można wejść, nie można ich odwiedzać. Pierwszy raz w ogóle uświadamiamy sobie, że umieranie może mieć miejsce w dobrych i w złych warunkach. Możemy stworzyć wspierające warunki, albo nie wspierające. I to jest temat, o którym trzeba rozmawiać. To, że umieramy i to, że jesteśmy w żałobie, tego nie możemy zmienić. Ale wszystko to, co istnieje wokół tego, jak wyglądają nasze ostatnie dni, jak wygląda pożegnanie ze zmarłymi, jak wyglądają pogrzeby, to wszystko mamy na to wpływ. W tym kontekście jest właśnie pytanie, co jest dobrą śmiercią, jak jest wspierający, czuły sposób, jak możemy sobie poradzić z tym. Czuły? No, może. Może tak. A co by pani chciała zmienić swoją działalnością? W jaki sposób chciałaby pani zmienić świat? Bezczelne pytanie. W jaki sposób chciałabym zmienić świat? Co chciałaby pani osiągnąć? Oj, to dobre pytanie. Instytut Dobrej Śmierci to jest taka przestrzeń dialogu. Ludzi, którzy w swojej pracy codziennej
są skonfrontowani z tematem śmierci. Mówię tutaj o osobach, którzy pracują w hospicjach, w szpitalach, o osobach z branży funeralnej, o artystach, które poruszają temat przemijalności w swojej pracy twórczej. Ta wiedza, która tu jest, trzeba ją udostępnić. Mogę dać jeden przykład, proszę, który był dla mnie takim punktem zwrotnym. Byłam na szkoleniu dla wolontariuszy w hospicjum. Zauważyłam, że połowa uczestników nie jest zainteresowana wolontariatem, tylko przyszli na to szkolenie, ponieważ mają w domu chorą mamę. Wiedzą, że ta osoba się zbliża do śmierci i kompletnie nie wiedzieli, jak się na to przygotować. To dla mnie był taki moment, aha, jest totalny wakuum edukacji. I w naszym kolektywie są na przykład lekarze opieki paliatywnej. Razem z nimi chciałabym stworzyć tak zwany kurs o ostatniej pomocy. W Niemczech to istnieje. Półdniowy kurs ostatniej pomocy, gdzie jest przekazywana podstawowa wiedza o opiece paliatywnej. Jeszcze jedno pytanie, ale może ono jest nawet najważniejsze, bo jak się ma relację ze śmiercią wokół, to trzeba mieć relację ze śmiercią w środku. To jaką pani ma relację ze śmiercią? To jest taki taniec. Taniec? No, temat śmierci jest obecny w moim życiu od wielu lat. Czytam, prowadzę bardzo dużo rozmów. Tak się zbliżam, oddalam. Misterium śmierci polega właśnie na tym, że ona jest inna. Ona jest zupełnie inna od wszystkiego, co znamy w naszym życiu. Nie da się jej uchwycić. Myślę, że nie można mieć ściśle zdefiniowanej relacji ze śmiercią, bo ona jest z innego, to jest inna kategoria, która wymyka się z naszego systemu myślenia. I jedno, co na pewno mogę stwierdzić, ten mój lęk się zmniejszył bardzo. To, że robiłam praktyki w zakładzie pogrzebowym, bardzo pozytywnie działał na mój lęk przed zmarłymi. Bardzo mnie to uspokoiło. To może brzmi dziwnie, ale dla mnie... Nie sądzę. Często to, czego się najbardziej boimy, jest to, czego najmniej znamy. Więc mój sposób obcowania z lękiem jest właśnie szukanie informacji, skonfrontowanie się. Ale wiem, że to nie dla każdego jest adekwatną strategią. A to nie jest tak, że ta śmierć istnieje już teraz? Ona jest, no widzimy ją wszędzie, nie? Nie, chodzi mi o taką relację w sobie, bo jak w sobie jej nie zobaczymy, to nie mamy dostępu do tej sfery na zewnątrz, prawda? No tak, w sobie też. No oczywiście, kiedy patrzymy w lustro i widzimy kolejne zmarszczki. No już niech to... pani nie czaruje. Tak jest. Kiedy ludzie słyszą o tym, że ja pracuję z osobami w żałobie, często myślą, że ja jestem osobą bardzo poważną, mroczną. To na pewno wprowadza w kierunku depresji. Tak nie jest. Może nawet odwrotnie. Od kiedy ja się konfrontuję z tymi tematami, jest mi jakoś łatwiej. Bardzo dziękuję. Też dziękuję. Ania Franczak. Autorka bloga Sprawy Ostateczne. Pierwsza osoba, która w Polsce wykonuje zawód towarzysza w żałobie. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. You've had enough of this life.
sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, no i jeszcze ukryty utwór o relacjach ze śmiercią. Listopadowi ludzie. Nic. Słowa nie powiedzą. Listopad, listopad, listopadowi ludzie. A ja jestem pierwszak i chudziak we własnej osobie. We śnie, jak w powietrzu lekki, od ucha do ucha. A właściwie jestem samochodem. Jadę po helu, chcąc, nie chcąc, na podwodnym paliwie. Na koralowych rafach przebijam opony. Hel jest podwodny, już mówiłem, więc nie eksploduje.
No to na hol, chcąc nie chcąc, biorą mnie, niechcic Barbara i Bogumił, firma holująca. Listopad, listopad, listopadowi ludzie. Zaglądam im do środka. I nie mogę. I dobrze, że jeden listek, co został, mi ich zasłania. Jest na nim brązowa plamka. To ja. Listek spada, spada, a plamka i tak zostanie. Po mnie. Ptak przyleciał, ale mnie nie widzi, bo ma w oczach żółte plamki. Listopadowi ludzie patrzą i nie widzą, bo mają w oczach strita, a dudki na wątrobie. Stoję pod listkiem, w cieniu, a plamka jest moim słońcem. Na mojej planecie jest dzień. I co z tego, że listopad? Ale inny, bo ten listopad jest prawdziwy, a tamten fałszywy. Skąd niby wiem? Jak to? Sprawdziłem mu puls skanerem. Zczytuję mu z ręki kod kreskowy, a tam bezdźwięczne. I sypią się liście liczb. Listopad, listopad, listopadowi ludzie. Puls mojego dnia bije, a gdy przystawiam mu do ust mikrofon, to on śpiewa. Nikt go nie słyszy. Tylko ja. Plama na słońcu jest na swoim miejscu. A gdy się rozwinie jak liść herbaty skąpany w gorącej wodzie, to się po prostu powie do widzenia. I pójdę. Po omacku. Nic widzialnego. Nic osobistego. A listopadowi ludzie, płascy i napuchli jak ryby na plaży, przyciśnięte ciężkim niebem, poruszają skrzelami i coś może i mówią, ale nawet jakby mówili, to przecież nie słychać, bo przecież ten ich listopad jest fałszywy. Leżą jak przechodnie przejechani przez kierowcę na bańce. Jak liście sklejone z asfaltem. To listopad w końcu. Języczek uwagi.